nocna dostawa, kolejna. Tym razem firma Blucar. Widzę mana, że będzie, z tego co pamiętam, 5 sztuk ze Szwecji. 4 wołowiny powinny być i 1 golf. Zaraz wam to wszystko pokażę po ciemaku, jak to wygląda. Golf na samym końcu. Golf 6 ze Szwecji, 1.6 MPI. Dalej mamy V80, 2.5 turbo, przedliftową, czarną. Na górze Verdesign 2010 rok, manual 2.5 turbo, czerwony. Kolejna V70, przedliftowa, 2.5 turbo, też manual. I na samej górze XC90, 2.5 turbo, manual 2005 rok. Przebiegi będą wpisane w opisach, bo nie pamiętam. Teraz tutaj pokażę firmę Blucar, ich najnowszy nabytek MAN. Osobiście prezes przywiózł dzisiaj samochody, także można powiedzieć, że zaszczyt mnie tutaj dostąpił. Także tak najświeższa dostawa wygląda do Auto Import Nieporem. 4 wołowiny i jakiś niemiecki Golf. Znaczy niemiecki, ale ze Szwecji. Pełna dostawa ze Szwecji. Nocna dostawa, także zrozumcie, że tutaj wszystkich szczegółów nie podam. Wszystko będzie w opisie, jak na spokojnie to sprawdzam i stworzę post. Auto już rozpakowane. Wołowiny odpalone. Wszystkie 4. A niemiecka myśl technologiczna, jak widzicie, potrzebuje prądu. Ale damy mu tego prądu i odpalimy. Dlaczego nie? Tak wygląda XC90. Przebieg 222 tysiące, środek jasny, beż, manual, to jest wyjątek właśnie w tym modelu, 2005 rok, 5-osobowy bodajże. I lecimy 70. Air Design czerwony, 221 tysięcy przebiegu, manual 2.5 turbo, oryginał Air Design. Tutaj wersja Momentum 2008 rok, mały przebieg, 213 tysięcy kilometrów, zobaczcie. I też Momentum, tylko z jasnym środkiem, czarny, 9 albo 10, już nie pamiętam. Teraz zobaczymy, jaki przebieg. 257, też manual. Za to lubię wołowiny. Nigdy nie ma problemu z rozładunkiem tych samochodów. Także zaczynamy niedługo pracę nad tymi egzemplarzami. Wkrótce auta w najbliższym czasie, nieokreślonym, trafią do oferty. Każde auto musi być sprawdzone, także trochę się zejdzie. Pozdro, dobrej nocy.